Cześć wszystkim, w dzisiejszym odcinku będzie taki raporcik z kwietnia, ponieważ tam z marca czy lutego, no tak coś takiego nie nagrywałem, jedynie w tamtym roku, także dzisiaj mamy tam 8 kwiecień chyba, więc stwierdziłem, że nagram, pokażę wam jak tutaj to jest, tak przedstawić wam sytuację, jak to wygląda, co tu mam do roboty ogólnie, powiemy sobie o wózku, przepiórkach, paszy, o cebuli, o rozsadach i w ogóle. Więc zapraszam do oglądania. Na początku mogę zacząć od kompostu. Jak widzicie, tak to wygląda w kompostowniku. Go robiliśmy chyba rok temu. Możecie sobie nawet na kanale film zobaczyć. Kompost się dobrze robi. Widzimy, tej ziemi nie dosypuje. A tutaj widzimy, jest dosyć tutaj ziemi. Znaczy ziemi, to jest kompost, już w sumie przerobiona ziemia. Tutaj trochę zboża mi kiełkuje z tego powodu, ponieważ tutaj miałem od przepiórek ze słomą trochę czy coś takiego i po prostu wysypałem tutaj, ale to nic, tutaj ostatnio trochę przerzuciłem. Jest też karton, żeby celuloza była, no coś takiego. Tutaj jak widzicie, mam jeszcze jakieś graty, tu mam widły do zrobienia, leżą już jakiś czas. Tu mam tą felgę pociętą, to jest taka do roślin czy coś takiego, sobie zostawiłem, ale nie wiem, czy ją jeszcze w tym roku wykorzystam. No tu narzędzia stoją. Tam jakieś łopatki, w ogóle to muszę jeszcze trochę pogarniać, te doniczki wziąć do garażu. Jak widzicie, obornika od przepiórek mamy tutaj całą tą skrzyneczkę. Tu mogę wam pokazać, jak to wygląda. Mniej więcej, o, tam jak widzicie, tak wygląda, więc to elegancko się robi, muszki jakieś latają, więc nie wiem właśnie, czy jak z kompostem trzeba to przerzucać, czy nie, dlatego ja tego nie przerzucam. Że po prostu się tam od dołu jakoś fajnie rozkładało, może to za jakiś czas przerzucę, żeby to napowietrzyć, ale no tak to wygląda. Możecie dać znać w komentarzu, czy obornik też powinno się jak kompost napowietrzać. Dalej możemy sobie przejść do ogródka i do tego, co tu mamy posadzone. Od poprzedniego odcinka odsadzenia cebuli nic tutaj nie sadziłem. Tu mamy odmiany, podajże 100 ron, jeśli dobrze pamiętam, 2 rządki od lewej oraz po prawej rządek odmiany White, nie, Snowball, czy White Snowball, coś takiego było. No i tutaj mogę wam pokazać, bo teraz akurat niby nie jest zbyt ciepło, bo jest jakoś 6-7 na plusie, może 8 już w sumie, ale za ciepło nie jest. Ostatnio właśnie też pada nawet śnieg albo śnieg z deszczem, ale oby nas to nie zasypało, ponieważ sezon ruszył, a trzeba dalej sadzić, bo trzeba sadzić i działać po prostu w polu, w ogródku, wszędzie. No jak widzicie, tutaj mogę wam pokazać, dzisiaj zauważyłem, jedna już wzeszła cebulka. Także więc jest dobrze, chyba więcej póki co nie widziałem, żeby zeszło na redlinach. Mrówki już się pokazują, widać już gdzieniegdzie po prostu. O, tutaj mamy drugą cebulkę, zauważyłem. Się już wzbija ta biała cebula, ale już mrówki atakują, gdzieś tutaj były kopce. Może wam zaraz pokażę, o tutaj. Trochę je pozakrywałem im te dziurki, ich te gniazda. No ale jak widzicie, mrówki tutaj są, więc na redlinach takich niewielkich minusem są właśnie mrówki. A tym małym obsypnikiem robione, tym ogrodowym. Także też przemyślałem to, czy wszystko mieć w redlinach, czy nie. I tak wziąć pod uwagę to, jak pieliłem po prostu w tamtym roku. Powiem wam, że średnio się motyką nawet pieli po redlinach, ponieważ się usypują potem, dlatego ja to zazwyczaj muszę ręcznie pielić, ale też ma swoje plusy i minusy uprawa w redlinach. No tak jak na przykład, no nie wiem w sumie co wam tu mogę wymienić teraz na szybko, ale ma swoje plusy i minusy. Może jest bardziej pulchna ziemia, mi się wydaje wtedy. Dla marchwi najlepiej w redlinach, myślę. Dlatego tu jeszcze będzie chyba rządek marchwi w redlinach dla dobrego sąsiedztwa z cebulą. Potem już nie będzie w redlinach. Odmiana kolejna cebuli, którą mam, z 2 rządki, 3. No i chcę mieć 2-3 rządki jeszcze tutaj cebuli wolskiej. Tutaj jeszcze za chwilę przejdziemy, to wam pokażę, jak to wygląda ta cebula wolska już z rozsady, ponieważ myślałem, że nie zejdzie, ale normalnie w doniczkach zeszła. Już trochę się zaczynała wybuiwać, to nie wiem jak nazwać, w domu od słońca po prostu. Za bardzo po prostu rosła w górę, rozumiecie o co chodzi. Dlatego już sobie ją wyciągnąłem na dwór, niech sobie tam się hartuje, już przygotowuje, myślę, że w tym tygodniu posadzę. Dzisiaj już tak będzie sobie 3-4 godzinki, 5 może, myślę, na dworzu.
i tak co 2 godziny dziennie, może więcej, coś takiego, aż w końcu tam za parę dni ją zostawię na noc w garażu. No także, no, przeszliśmy tutaj, tam jeszcze będziemy sadzić słonecznik, tutaj już też już w sumie termin, chyba już można sadzić. Dalej, tu jeszcze widać trochę na ogródku jakiś resztek tu, gdzie nie gdzie. O tam przykład od zboża, od jęczmień z owsem, czy tutaj po poplonie z tamtego roku, ale to nic, było bronowane, więc git ogólnie. Tutaj jak się kończą nam redliny, no to tutaj będzie czosnek, tutaj, który nam się udało tutaj wykopać, bo tutaj mi dużo zeszło z siewu chyba nawet i z tego, co nie zabrałem z tamtego roku, to dużo mi wybiło. I też jeszcze mam kupione tam chyba z 6-7 główek, więc tutaj myślę, że z 4 rządki będą spokojnie i normalnie chyba nie w redlinach. Dalej tutaj będzie, wiem, że gdzieś będzie bób, ale jeszcze nie wiem dokładnie, ponieważ to jest trochę skomplikowane, teraz nie wiem, jak to poukładać. Mam sobie. No i myślę, że bób będzie tutaj, niewielki kawałek, lub też bób będzie tutaj, albo tu będą pomidory, a tutaj będzie bób, no nie wiem, to jeszcze trzeba pomyśleć, bo pomidory mam karłowe, to może ten odcineczek sobie przeznaczę na pomidory. Tutaj zasadzimy sobie 2 rządki bobu, bo też już jest w sumie termin, już od jakiegoś czasu chyba można sadzić, czy siać bób. No i na resztę to będzie, w sumie nie wiem jeszcze na co to przeznaczyć, może jakaś kapusta czy coś. No ale to się okaże jeszcze w przyszłości, póki co tak to wygląda wszystko. Przechodząc dalej tutaj do ogrodzenia, tutaj mam tą szybę, którą muszę wsadzić do przepiórek, kupić zawiasy, jakoś to obić deskami, żeby to okno jakoś wyglądało ładnie, było w miarę szczelnie, uszczelnić je i dać do przepiórek, wyczyścić. Nie jest może za równa, ale nie mam noża do szkła. Myślę, że po prostu ta szyba będzie dobra. Wymiary to jakoś około chyba 20 na 30 może, ale najważniejsze, żeby było okno, a ja niestety u przepiórek nie mam okna. Dlatego mam po prostu okno przy drzwiczkach tam takie, zasłaniam im szybę. Teraz właśnie nie, może je zaraz wypuszczę, bo w sumie słońce wychodzi. Osłonięcie od wiatru mają takie z eternitu, czy jak to się zwie. I tutaj kurnik też się chroni od wiatru i domek, więc one jak chcą się schować, to się schowają. Jak im za bardzo wie, jak nie, to sobie mogą siedzieć. Też właśnie będę za niedługo, myślę, jak będę miał materiał, obuduję z 30-40 cm od wiatru ochronę. I w przyszłości jak będę miał większy budżet, bo też to trochę kosztuje, ten, jak się nazywało, ten plastik tutaj damy, albo coś, nie wiem, jeszcze coś przezroczystego musimy dać, czy też 40 cm od góry, żeby aż to tutaj nie padało do środka. Dalej, ogrodzenie, tutaj kret nam się wykopuje centralnie przy tym, tutaj o, deska tutaj, żeby mi kury nie wchodziły, ale tutaj to się rusza, to, ten chyba muszę wymienić, ten jest pęknięty, ten muszę wymienić, tam na rogu mi się ostatnio rozwalił, też muszę wymienić i będzie dawana ta siatka, bo co od przepiórek mi została, bo ta jest słaba, tej nie polecam. No i tutaj nie będzie już drzwi, tylko tu będzie furtka, żeby można było traktorkiem czy wózkiem czy czymś wjechać sobie tutaj, więc tak to będzie wyglądać. A to ogrodzenie będę zakładał, jak będę miał jakieś materiały ogólnie, ale już myślę, że w kwietniu to może jeszcze ogarnę. Tu mam jeszcze klatka, mi została po przepiórkach tutaj, czasami się przyda. Trochę wieje, ale myślę, że tam wam nie przeszkodzi. Przepiórki tam w miarę czysto mają, tutaj somy zawsze rozwalą. Mogę wam teraz nawet pokazać, jak to wygląda u przepiórek. No niestety jajek nie niosą, ponieważ jest za zimno, a w wolierach one się niosą tylko w wakacje, z tego co czytałem. Paszy jeszcze trochę mają, o teraz dzikie są. Pokażę wam, jak nie ucieknie mi żadna, tą przepiórkę. Chwilka, o ta przepiórka już główka się zgoiła, oj lata mi tutaj. Nie wiem, jak ją złapać, chwila. O, głowa jej się zgoiła, co miała rozwalone od samca. Więc ogólnie jakby tak przejść teraz bardziej do tematu tych przepiórek, no to ta przepiórka, co wam przed chwilą pokazywałem, wyzdrowiała, bo jak mówiłem w wcześniejszych odcinkach, samiec angielski biały, samicę swoją angielską białą z tej rasy właśnie podziobał ją, zaatakował po prostu w głowę. To był ten agresor, który właśnie poszedł na ubój. Od kiedy nie mało się tego agresora, jest trochę lepiej, ale ten japoński teraz z tamtego roku samiec trochę na tych nowych, na tym nowym samczyku, na tych dwóch, mam dwa samce z tych nowych, trochę wykazuje się i troszkę je tam też już lekko podurbował, tak delikatnie piórka powyrywał przy głowie, ale już go oddzielam od tych, bo
wszystkie samce otworzyłem, jak widzicie, bo wszystkie później przepiórki samce z samicami są w tej obgrodzie, bo to jest taka, tak jakby izolatka dla niegrzecznych, tylko wypuszczam je, żeby dać im wody jeść. No, a mianowicie tak to wygląda, tutaj jest ten samczyk, lekko poturbowany ma przy prawym oku. Aż tak poważnie to nie wygląda jak przy angielskiej białej, ale dobrze w miarę jest, myślę. Tutaj zawsze im wleci zboże czy coś, słoma sobie wrzucą, to trzeba czyścić co jakiś czas, ale tak to wygląda. No, ostatnio im czyściłem parę dni temu. No i sobie chodzą ogólnie. Tu jest ten samczyk japoński. Dobrze, o przepiórkach już chyba wszystko co chciałem wam powiedziałem. Teraz przejdźmy sobie na pole. Idziemy sobie już na pole, lekki wiatr chłodny jest. Aż taki średni, nie aż tak lekki. Tu mam tą siatkę, nie wiem w sumie po co ją dałem, niby żeby mi tu kury, kaczki nie wchodziły, ale mogą od każdej strony wejść. Ale poprzycinam i dam tutaj na róg, tu na róg, tak delikatnie, z pół metra w tą, z pół metra w tą. Na rogach po prostu, żeby tutaj widzieli, bo tutaj będzie jeszcze ziemniaki sadzone, nie moje, ale tutaj będą sadzone naokoło, więc muszę zaznaczyć, gdzie będzie cebula, żeby mi tutaj czasami przypadkowo nie zaorali czy coś. Czy nie zabronowali, nie zasadzili, gdzie ja mam zasadzone. No i co, tutaj było trochę później niż w ogródkę, było trochę później niż w ogródku sadzone i siane cebula i marchew. Tak jak powiedziałem, też siane. No i co, póki co nie widziałem, żeby coś wschodziło. Kury mi nie rozkopały, jeszcze tutaj nie odkryły tego, więc jest dobrze. No i w tym tygodniu, no trochę już nie ma. Nie ma co aż tyle odpoczywać. Chcę tutaj, jak tutaj mamy na śladach traktorka, jakby ktoś nie wiedział, zapraszam do poprzednich odcinków. Ślad traktorka, tu mamy rządek cebuli, tu mamy rządek marchwi z białą cebulą mieszaną, tu mamy jeden rządek cebuli cały znowu po lewej. Tu jeszcze muszę zrobić takich traktorków śladów z 2-3. No i tu będzie jeszcze jakoś 4-6 rządków cebuli. No i tu będzie jeszcze rządek słonecznika, z tego powodu, żeby mi tutaj opryski stąd zboża aż tak nie szły, żeby to było jak najbardziej ekologiczne i żeby jak najlepiej ta cebula wyszła, bo nie chcę tutaj jakichś chemicznych czy sztucznych nawozów, ja tylko ekologiczne, jak dobrze wiecie. Tutaj się jeszcze przejdziemy, to wam tu pokażę. O, póki co patrzę, to nie widzę nic, jakby miało wyrosnąć, tylko pies mi tu chodził, ale to mniejsza. Możemy zobaczyć sobie tu z brzegu gdzieś. Widzicie, wilgotność w miarę jest. Znaczy w miarę, padało jeszcze dzisiaj trochę, także jest. No nie widać póki co nic. No więc jeszcze teraz przymrozki są. To wszystko. Tu muszę posprzątać też trochę te kamienie. No tu trochę wyżej jestem, tak to wygląda generalnie. O, możecie sobie teraz zobaczyć. Kawałek pola jest. Nie wiem ile tutaj jest, może z 2 ary, może nie całe, może więcej jeszcze nie liczyłem, ale może sobie obliczę. A tutaj do tego kawałka, tutaj od tego słupa, tutaj do drogi, tutaj przyłączyć sobie ten kawałek, no to tu już wtedy bym miał, nie wiem, z 10-15 metrów na te 20-22. Ale nie wiem, czy sobie to przyłączę, po prostu zależy co bym miał tam siać czy sadzić. Polecam, ktoś mi tam pisał, chyba że marchewkę sadził, siał, żebym siał marchewkę, ale no nie wiem, w sumie też nasiona trochę tam, o, piesek się położył, też te nasiona trochę kosztują, no niby te 2 złote, ale jak na pola, to tam parę paczek bym musiał kupić, myślę, że z 8 na pewno, żeby trochę obsadzić, obsiać, więc po prostu nie wiem, czy sobie to przyłączę, bo też trzeba to później wakacje pielić, ale ja nie chcę jakichś oprysków stosować i wiecie, najlepiej jakbym mógł to w parę godzin samemu obrobić, ręcznie, motyką czy czymś. Także myślę, że tam będę miał te 5 na 20 metrów. Może, nie wiem, jeszcze rozmyślam, czy sobie to powiększyć, czy dam radę z większym areałem. Teraz możemy sobie przejść do garażu. Jeszcze chciałem wam powiedzieć, że muszę zbudować kurnik dla przepiórek, albo nawet dwa, ponieważ jak wspominałem, ten japoński bije moje teksasy i po prostu przepiórki japońskie nie mogą być, tej ciemnej rasy nie mogą być z tymi angielsko-białą i z tymi teksasami, ponieważ wtedy się biją i w ogóle rozdziobują się, atakują, dlatego trzeba je oddzielić w dwóch osobnych kurnikach. Tutaj widzicie cebula wolska z rozsady, całkiem dosyć jej wykiełkowało, jeszcze trochę kiełkuje.
No tak to wygląda, teraz się tutaj nie hartują nam, przygotowują na mrozy, żeby nie padły po pierwszym wsadzeniu, hartujemy je ostro. No jeszcze teraz przejdziemy sobie do wózka. Także jeśli chodzi o wózek, to mogę już wam trochę zaspoilerować, że już przedpremierowo dla wszystkich mogę wam pokazać, że wózek już jest zespawany, już nawet malowany. Ja już mogę wam powiedzieć, że tak, tu już był podkład, wszędzie już był dany, bo tu jeszcze podkład jest, tu muszę dać jeszcze farbę. Tutaj już była dane dwie warstwy, tutaj była jedna warstwa dana, tu też jeszcze jedna chyba była dawana, a tutaj wiem, na tę okrągłą ramę było dane dwie warstwy i na hak były dwie warstwy dane. Z zewnątrz też były tutaj dwie warstwy dawane, jeszcze od środka muszę dać jedną warstwę, tu muszę dać jedną warstwę, tu i tu, już będzie koniec malowania. Jeszcze potem dać resztę, te wejścia na haki, w ogóle nawiercić. Więc jak widzicie, no trochę mi zeszło z tym wózkiem, a to z tego powodu, że po prostu czekałem trochę, aż mi ktoś zespawa, bo nie miał mi kto zespawać, ale jak widzicie, jest zespawane. Wszystkiego dowiecie się tam w tym odcinku z wózka, myślę, jak to wyglądało, ta robota ogólnie. Nowe uchwyty na koła są już grubsze, jak widać. No, więc jest ogólnie gites. No, nie wiem, co tu w sumie wam za wiele powiedzieć. Powoli kończę malować już wszystko i będzie to skręcane do kupy i będzie elegancko wyglądać. Mogę wam jeszcze hak tu pokazać. Stary zaczep wyglądał tak, to było ręczny wózek. A teraz hak wygląda tak. Tu trochę brudny jest, odkurzył i w ogóle już, ale ładnie przyschło. No teraz tak wygląda wzmocnienie po dwóch stronach, po środku idzie tak. Tu będzie teraz zaczep kulowy. No tak to wygląda. No myślę, że w miarę fajnie to wyjdzie. No tu mam jeszcze jakieś rękawiczki od spalania do farby, tu mam wszystko upaćkane. Cebula tutaj nawet jeszcze jest dymka, leży sobie. No co, tutaj mam ogólnie sprzęt, cały wszystko, tu mamy to od tylnej burty. No nie ma tutaj też co zbyt mówić, zdradzać wam za wiele. Ale jak widzicie, działam z wózkiem i myślę, że w ciągu tygodnia, dwóch będzie już całkowicie skończony. A jeśli chodzi o traktorka, no to nie mam paliwa po prostu. No i muszę paliwa dokupić i będzie można dalej działać w polu, więc będę musiał bańkę chociaż kupić, żeby tam ścieżki wyrobić i w ogóle dalej sadzić. No. Kury chodzą sobie. Jeszcze wam mogę pokazać tutaj moje brony, te co robiliśmy na szybko. Zapraszam do odcinka tam z bronowania. Tam przy okazji też sadziliśmy tą dymkę. No i po prostu te nie są moje, te są pożyczone od Kuby, więc dziękujemy znowu za pożyczenie, ale te będę musiał oddać, te mam dwie moje są już. Też dostałem od drugiego sąsiada, już mi dał, na złomie miał. A po co miało się marnować, więc jedne są w miarę całkiem sprawne, drugich tutaj nie ma. Tutaj kawałeczka, a mianowicie tutaj, o tutaj. Będzie trzeba może uchwyt zespawać, tutaj dokręcić chyba i tutaj też. Tak to chodzi, jak widzicie. Zęby, tutaj ktoś mnie pytał się w jakimś komentarzu, jakie to są. Na oko to są, na oko to może być z 9-8 cm. Z 8-9 może, nie wiem czy takie są, ale tak na oko wygląda. No tak to wygląda. I teraz chcę zrobić tak, że będzie po prostu te dwie brony będą i będzie, chcę zrobić to na kołach i wszystko rozkładane, składane. Myślę, że to zrobię w przeciągu półtora miesiąca, bo teraz są jeszcze praktyki, szkołę, teraz będę miał lekcje za niedługo. Też szkoła, tam lekcje, praktyki, wszystko, jeszcze tu robota w polu. No, chcę w tym tygodniu chociaż ogarnąć, skończyć malować ten wózek, dzisiaj już chciałem. Potem chcę jeszcze w tym tygodniu zasadzić cebulę na polu, to jeszcze dla was nagram odcineczek z tego. No i jeszcze chcę tam w ogródku pozasadzać też cebulę, bo już są te terminy, więc no, jeśli zrobimy wózek, to wtedy chcę się brać za brony. No to byłoby chyba tyle dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że tutaj co chciałem to wam powiedziałem. Mogę wam to jeszcze pokazać, jedynie 30, jak to wygląda. No tak wygląda ciapek, nie jest zbyt czysty, ale przydałoby się go umyć, trochę odnowić, ale działa jakoś. No dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał, dowiedzieliście się jakichś informacji.
takich, co po prostu nie mówiłem na normalnych odcinkach, więc wiecie mniej więcej co, jak będę robił za jakiś czas. W tym tygodniu myślę, że pojawi się chociaż jeden odcinek z sadzenia lub z... No, sadzenie na pewno się pojawi, myślę, chyba że pogoda nam nie pozwoli, więc dziękuję za obejrzenie odcinka, za łapkę w górę, subskrypcję, obejrzyjcie filmy, które wyświetlam się na ekranie. Widzimy się w następnym odcinku, cześć!